Siema ludzie, dziś akcja taka w tunelu, następne podejście, sianie kopru było. Zasiałem koperek, cebula niestety nie wyszła, wyrwana, wywieziona, będzie służyła za obornik na wiosnę. No i tu było nawieziony obornik, przekopane, rozsiane coś tam na wozu, trochę tej polifoski takiej lepciejszej, trochę saletry i dziś było zasiane. Na dworzu jest jakieś minus 4 w tym momencie, tu jest teraz 6, o, nie wiem czy będzie widać, 6 stopni, ale na wysokości jest 1,80 m. No nieważne, póki co nie będę tutaj palił, bo mówią teraz spore mrożki. Także przeczekam do jakiegoś pozytywnego momentu, jak się ociepli i będę dopiero grzał, bo nie chcę nocami wstawać i grzać. No co, nie ma sensu, bo to tam koszty, a wiadomo co z tym koprem będzie. Wyszło mi tu 17 rządków koperku. Zobaczymy, no może będzie coś mądrzejszego jak z tej cebuli, bo z cebulką to... Ale to była moja wina, na 100% stwierdzam fakt, że wina była moja. Ej, psy, uciekamy. Bo dlatego, że ponieważ po prostu nie wietrzyłem. Słabe było wietrzenie wtedy tej cebuli i znowu się w głowę uderzyłem. I dlatego grzyby zaatakowały, no niestety, nie oszukujmy się. Nie ma się co czarować, ale dobra. Człowiek całe życie się uczy, zobaczymy co będzie dalej. No. Ziemniaczki też nastawiłem już, kiełkują. Ziemniaki oczywiście nastawiam w oborze, w końcu po cielakach. Tam się nie ogrzewa specjalnie. Kiedyś pokażę, jak już będę miał kiełki, bo na razie to jeszcze nawet światła nie świecę im specjalnie, dlatego że no, bo jeszcze nie puściły. Dopiero malutkie oczka. No i co? Plan jest taki, że koper wyjdzie, tak jak sobie życzę. Potem będą siadzone tu pomidory. No i w związku z tym, że mają być pomidory, trzeba robić rozsadę. No i niestety we poniedziałek jadę do sklepu po podłoże, po nasionka. No i będziemy robić rozsadę. Ciekawy jestem. Nigdy tego nie robiłem. Powiem szczerze. Ale no. Ten koper może by był wcześniej zasiany też, ale jak przyszła bestia ze wschodu, przyszło trochę mrozu, popadało śniegu, tak się wywaliłem. Mówię wam, że o ja pierdziele, poobijałem się cały, że ledwo łaziłem. Nawet do obrządku przychodził po magię trochę parę dni, prawie 2 tygodnie. Bo nie mogłem kurde na taczki wziąć. Tak mnie dupsko bolało, że tak powiem, prosto z mostu. Się wywaliłem na plechy, aż zadzwoniło. No i co? No chyba będzie na tyle. Zobaczymy. Na razie to niech tak jest. Ja muszę w tym czasie skonstruować piec, którego jeszcze nie zrobiłem. Akurat gdzieś za tydzień może miną te mrożki. Jak będzie trochę cieplej, to zacznę to grzać. Wtedy intensywnie. I mam nadzieję, że tym razem drugie podejście będzie trafnym podejściem i coś z tego będę miał, bo z cebuli miałem kupę roboty. A powiem wam, że tak się ukorzeniła, tak się słabo wyrywało. Znaczy słabo. Licho, bo tak się trzymała korzenie kurna po 15 cm. Ponieważ jak nawtykał wcześniej, to teraz się wyrywaj. No ale nic. Zobaczymy. Uczymy się na błędach. Wyciągamy wnioski i jedziemy dalej. Dobra, jak coś się będzie działo pozytywnego, pokażę. Na razie, trzymajcie się ludzie.